Kolejny raz Wałbrzych staje się Mekką dla studentów z zagranicy, a wszystko dzięki programowi Erasmus, w którym bardzo aktywnie uczestniczy Państwowa Wyższa Szkoła imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Oby tylko niskie temperatury nie przestraszyły naszych gości, którzy na co dzień mieszkają w ciepłych krajach. 3 studentów z Portugalii oraz 1 z Turcji to goście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Żacy z zagranicy odbywają studia w szkole wyższej dzięki unijnemu programowi Erasmus. W roku akademickim 2011-2012 z wymiany międzynarodowej skorzystało łącznie 22 studentów PWSZ, a uczelnia otrzymała dotację blisko 75 tysięcy euro. Na studiach pierwszego stopnia licencjackich na kierunku pedagogika wraz z nami swoje studia rozpoczęli studenci z partnerskiej uczelni w Portugalii, konkretnie z Instytutu Politechnicznego w Bragance. Oprócz 3 osób z Portugalii mamy zaszczyt gościć u nas kolejnego studenta z Turcji. Jest to reprezentant kierunku filologia angielska, który przyjechał do nas z Uniwersytetu w Samsunie nad Morzem Czarnym, przepięknie położonego. Ten również, dowiedziawszy się od osób, które w poprzednich latach miały okazję studiować w ramach Erasmusa w naszej uczelni, zdecydował się również Wałbrzych i naszą uczelnię wybrać jako kraj i szkołę docelową swoich studiów w ramach Erasmusa. Oprócz obcojęzycznych żaków, którzy dopiero aklimatyzują się w Wałbrzychu, do miasta zjechała także studentka wyższej uczelni z Niemiec. Odbywa ona praktyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej jako pracownik działu nauczania i spraw studenckich. Wszyscy uczestnicy programu Erasmus mają nie tylko zagwarantowaną naukę na uczelni wyższej, ale również pomoc w odnalezieniu się w nowych warunkach. Mają zapewnione pokoje gościnne, które są w naszej szkole do dyspozycji. Mają opiekę merytoryczną, pani magister Justyna Jaskulska, która prowadzi Biuro Wymiany Międzynarodowej, sprawuje nad nimi opiekę. Władze uczelni również są do dyspozycji. Polscy studenci wyjeżdżający na wymianę międzynarodową mają zagwarantowane również stypendia, które pozwalają im na opłatę miejsca pobytu, wyżywienia oraz aklimatyzację. Są to kwoty rzędu od 350 do 480 euro na miesiąc. Studiowanie za granicą może być zatem nie tylko doświadczeniem czysto edukacyjnym, ale również wielką przygodą. Po pierwsze, było to niesamowite doświadczenie, ponieważ oprócz tego, że się studiuje na zagranicznej uczelni, dodatkowo należy podkreślić to, że w jaki sposób kształci się, jak żyć z innymi ludźmi. Czyli mamy kompletnie nowe środowisko czasami. W moim przypadku Turcja to było faktycznie dosyć nowe środowisko, bo w krajach tego typu owszem byłem, ale nie przez tak długi czas, więc też nie miałem okazji, żeby faktycznie poznać tych ludzi, kulturę i tak dalej. Tylko można powiedzieć liznąć tego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Angelusa Silesiusa jest jedyną uczelnią w Wałbrzychu, która prowadzi program Erasmus. Z wymiany międzynarodowej z europejskimi szkołami wyższymi skorzystało od 2007 roku już 106 studentów PWSZ.